Szabat Shalom. W tym tygodniu czytamy Parszę Dworim, która jest zarazem otwarciem Księgi Dworim, którą po hebrajsku nazywamy Mishne Torah, czyli powtórzenie prawa, powtórzenie instrukcji, albo po polsku ta księga nazywa się po prostu Księgą Powtórzonego Prawa. Odróżnia ją od innych ksiąg to, że wszystkie poprzednie księgi, czyli wszystkie poprzednie cztery księgi zawierały właściwie tylko to, co się, po pierwsze opis wydarzeń wcześniej, co już sam w sobie budzi ciekawostkę, przypomina nam pierwszy komentarz Rashiego do całej Tory o Rabbi Itzchok. Mówi Rabbi Itzchok, pytanie, dlaczego Tora nie rozpoczęła się od przykazania? Pierwsze przykazanie, które otrzymali Żydzi, to Mitzwa Kiddusha Chodesh, uświęcenie miesiąca, które jest dopiero w pierwszej połowie Księgi Szmojs. Dlaczego rozpoczęła się historią stworzenia świata? No i Rashi odpowiada tam, że jest to po to, aby umosa ojlom, aby inne narody i aby nie było tak, że ktoś pomyślałby, że Żydzi przyszli do Eretz Yisrael na zasadzie jakiejś tam przypadkowości, że zdarzyło się, że jest Knan i nam się, ziemia Kenanii nam się podoba, to ją zajmiemy. Nie, jak najbardziej. Chodzi tutaj o dowiedzenie tego, jak Żydom należy się to, co później odebrali w formie ich obietnicy, którą Najwyższy złożył Abrahamowi. No ale jak to się ma wszystko do Księgi Dworim, do Księgi Powtórzonego Prawa? No więc wiemy, że w poprzednich księgach mamy zarówno opis stworzenia świata, jak i prawa, choć w Księdze Dworim pojawiają się nowe prawa, chociażby Eilim Zomemim, Rybit, różne niuanse też prawa karnego, to właściwie po co, dlaczego potrzebujemy powtórzyć cokolwiek? W jakiej sytuacji komuś coś powtarzamy? Jak ktoś nie usłyszał, albo jak ktoś nie zrozumiał, no to co było niezrozumiałe? Jeden z komentarzy do Tory, Hasan Sofer bodajże tłumaczy, że wcześniej Moshe tłumaczył ogólnie, przemawiał do całego ludu. No i jak wiadomo, że ktoś, kto nie był do końca, jego intelekt nie był, sprawiał mu pewne trudności przyswojenie wszystkich praw od razu, mógł czegoś nie zrozumieć. Tu, kiedy przemawiał do całego ludu w swoim imieniu, to wyjaśniał to trochę lepiej, stąd też trochę inny język. Dlatego część przykazań różni się od tych zawartych chociażby w poprzednich księgach. No i w którymś momencie czytamy na początku parszy, że Moshe przełożył Torę na 70 języków. Pytanie, po co znać Torę w 70 językach, skoro wszyscy Żydzi w tamtym okresie znali Loszą na Kodesz, znali Święta Rzeczy, to jaki jest cel tłumaczenia Tory? Komentatorzy różnie do tego podchodzą, raczej w podobny sposób, jak to wcześniej powiedziałem, żeby go im wiedzieli, jaki jest... co się należy i z jakiego powodu. Ale ciekawy komentarz ma Rebbe z Gór. Jest to Imre Yemes. Imre Yemes tłumaczy, że nieważne gdzie zabierze nas Hashem, czy będziemy w Galucie, czy w Eretz Yisrael, nieważne gdzie będziemy, Tora jest zawsze tak samo aktualna wszędzie i będziemy ją studiowali w takim języku, Żydzi będą ją studiowali w takim języku, który będzie dla nich zrozumiały i w którym będą mogli sobie najlepiej objaśnić Torę. I to wiąże w sobie dwa aspekty, o których też chciałem powiedzieć od Rebego. Jeden jest taki, że zawsze trzeba to troszczyć się zarówno o gashmius, jak i o ruchmius, czyli o fizyczność, jak i o duchowość. To znaczy, że wiadomo, że Tora ma samą w sobie, ma jakiś w sobie, jakiś już jest sama w sobie świętością i jest czymś ważnym, ale trzeba też zatroszczyć się o to, żeby została przyswojona w odpowiedni sposób, żebyśmy mogli ją zrozumieć. A druga rzecz, która teraz mi się skojarzyła, to ta znana rzecz na temat objaśniania, na temat wpływu na innych ludzi. Już kiedyś mówiłem, że Rebbe mówi, że jeżeli widzimy, że będziemy w stanie na kogoś wpłynąć, komuś pomóc, mówi tutaj o czymś związanym z Yiddishkeitem, ale boimy się, że obniży to nas duchowo, to nie powinniśmy się tego obawiać, dlatego że koniec końców ta osoba, jeżeli faktycznie jest tak jak to jest opisane, że będziemy tej osobie w stanie pomóc, to będzie to wynagrodzone i nie powinniśmy z tego w żaden sposób ucierpieć, przynajmniej nie w sposób
bezpośredni w perspektywie długoterminowej. I to jest ważne, żeby to pamiętać, czytając księgę Dworin, która jest księgą powtórzonego prawa, gdzie może nam się wydawać czasami, że nie potrzebujemy czegoś powtórzyć, bo już to słyszeliśmy, ale czasami to dodatkowe powtórzenie może dodać więcej wartości do praw, jakie mamy. Szabat Shalom.